Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej odsłonie eBiblioteczki Małej Wsi, czyli serii, w której przybliżam posiadane przeze mnie elektroniczne, RPGowe produkty. W dzisiejszym wideo chciałem Wam pokazać suplement, o którym wspominam dość często podczas moich liveów o cieniu Władcy Demonów. Zaczynamy. Of Monstrous Mien to dodatek do gry Shadow of the Demon Lord, który ukazał się w listopadzie 2016 roku. Jego autorem jest Jar Google Bambuzl, natomiast za ilustracje, których w środku znajdziemy aż dwie, odpowiada Kim Van Doyne. Standardowo layoutem zajęła się niezawodna Kara Hamilton. Ten niewielki suplement mieści się na ledwie siedmiu stronach dopasowanych do formatu A4. Całość jest w pełni kolorowa, a tekst ułożono w dwóch kolumnach. Jeśli chodzi o oprawę graficzną i tło karty, to użyto wzoru znanego z podręcznika podstawowego. Produkt jest przejrzysty i czytelny. Jeśli chodzi o jakość dwóch wspomnianych przeze mnie ilustracji, to mogę powiedzieć, że jest po prostu OK. Pierwsza strona wita nas z wizerunkiem gigantycznego macko stwora z dziobem, natomiast na stronie piątej znajdziemy krabo, pająko, coś wymieszanego z jeszcze czymś. Ale tym niecodziennym stworzeniom nie ma się co dziwić, o czym za chwilę przekonacie się sami, gdy opowiem, do czego służy omawiany dziś dodatek. Może zacznijmy od tego, że of Monstrous Min zalicza się do kategorii Demon Lordowych produktów nazywanych Monstrous Pages. Tłumacząc w kilku słowach, są to dodatki przedstawiające nam nowe potwory, kategorie potworów czy pojedynczych przeciwników. To różne wariacje bestiariuszy i skupiają się na poszerzeniu repertuaru adwersarzy w naszych rozgrywkach cienia władcy demonów. Monstrus Mien to jednak nie jest spis gotowców, a narzędzie, które ma na celu pomóc nam generować dziesiątki nowych stworzeń, którymi następnie będziemy terroryzować bohaterów graczy. I oczywiście macie rację. Zgadliście. Ten dodatek to nic innego jak zbiór tabel losowych, dzięki któremu stworzymy monstra na nasze sesje. Ci, którzy znają Cień Władcy Demonów, wiedzą, że posiada on swego rodzaju templatki, schematy dla kilku rodzajów stworzeń. W podręczniku głównym trafimy między innymi na templatkę o nazwie Monster, czyli potwór, i to ten schemat będzie rozwijany w Monstrous Mien. Już we wstępie autor informuje nas o tym, że dzięki temu narzędziu stworzymy hybrydy dziwacznych połączeń. Mogą to być nieudane alchemiczne eksperymenty, zrodzone z magii mutanty lub naznaczone pustką stworzenia. Na drugiej stronie przechodzimy od razu do nauki procesu tworzenia tych potworów. Będziemy między innymi losować pochodzenie, typ oraz rozmiar stworzenia. Ustalimy jego statystyki na podstawie gotowych wartości, a następnie zdeterminujemy formę bestii. Na końcu zabawimy się w losowanie naszemu nowo powstałowemu potworkowi specjalnych zdolności, których ilość oczywiście zależy od nas. Na szczęście, wewnątrz tego niewielkiego suplementu natrafimy na przedrukowane templatki znane nam z podręcznika głównego, czyli Tiny, Small, Medium, Large i Huge Monster. Nowością, którą prezentuje autor, jest templatka Titanic Monster, czyli stworzenia o rozmiarze 6 i skali wyzwania 500. Jest to więc możliwość kreacji przeciwnika o potędze równej najsilniejszym potworom z podręcznika podstawowego. Dodatkowo trafimy tu również na dwie nowe cechy potworów, czyli brutalny i dziki. Brutalny to możliwość na zadawanie dodatkowych obrażeń, dzikość to potencjalne autoleczenie, gdy potwór znajduje się na granicy śmierci. Ale dobra, przelećmy szybko przez ten generator. Jak widzicie teraz na ekranie, schemat każdego monstrum ma dodatkową tabelkę. W ten oto sposób, gdy wyrzucimy trójkę dla Huge Monster, uzyskamy formę krokodyla, co automatycznie przydziela stworzeniu zdolność swimmer. Pragnę tutaj przypomnieć, że wszystkie zdolności są opisane na stronach 214 i 215 w anglojęzycznym podręczniku podstawowym, lub po prostu szukajcie sobie ich w podstawce na początku rozdziału z bestiariuszem, ale losujemy dalej. Gdybyśmy chcieli stworzyć sobie Medium Monstera i wyrzucimy dwunastkę, nasza kreatura będzie mieć formę wilka i uzyska zdolność pack Fighting, czyli walka w stadzie. 11 w przypadku Small Monster oznacza żmiję, która otrzymuje zdolność Poisons, czyli trująca. Każdy rozmiar ma swoją tabelkę sugerowanych form i przypisanych do nich zdolności. Istotną kwestią jest fakt, że każda tabela formy na wynikach 13 do 15 posiada coś, co nazywa się hybrydą. Gdy wylosujemy hybrydę, rzucamy dwukrotnie na tabelkę formy i w ten sposób nasza bestia będzie mieszańcem dwóch gatunków. Druga istotna kwestia to wyniki 16 do 20, które oznaczają, że nasze stworzenie będzie potwornością. W tym wypadku udajemy się na stronę czwartą tego suplementu, gdzie z tabelki potworności rzucamy na specyficzną formę. Dla przykładu możemy wylosować ameboida. To będzie oznaczać, że nasz potwór będzie wielkim, jednokomórkowym organizmem z niby nóżkami. Może to być na przykład forma sferyczna, która sprawi, że nasza kreatura będzie poruszać się poprzez toczenie się lub odbijanie się. Ale gdy ustalimy już rozmiar, formę i zdolności naszego milusińskiego, pora na losowanie naturalnej broni, jeśli takową w ogóle posiadamy, oraz na sposób poruszania się ten oto sposób nasz potworek może atakować dziobem albo rogami i poruszać się szybciej dzięki dodatkowym dwóm parom odnóży. Oprócz tego możemy wylosować sposób, w który nasz potwór będzie postrzegać świat, czyli z jakich zmysłów korzysta, które z nich ma wyostrzone, a które go osłabiają. Bardzo fajną rzeczą wzmacniającą tworzoną przez nas bestię będzie dodanie mu tak zwanej różnorodności. Należy mieć na uwadze, że to coś, co zdecydowanie doda mocy potworowi, ale równocześnie bardzo go wyróżni. Otrzymujemy 20 pozycji, jak m.in. picie krwi, kameleon, mimik, dwie głowy czy regeneracja. Każda z tych różnorodności jest opisana mechanicznie. Oczywiście oprócz tego będziemy losować też to, co pokrywa ciało naszego monstrum i jak wpływa to na jego wartość obrony. Możemy tu trafić m.in. na hitynę, szlam, łuski czy pióra. No, i na samym końcu otrzymujemy przykłady trzech stworzonych za pomocą generatora potworów, a trzeci z nich jest rozpisany w formie bloczka ze statystykami. To bardzo dobry samouczek, który pokazuje nam krok po kroku, jak korzystać z tego suplementu. Ale dobra, czas na podsumowanie i kilka słów ode mnie. Ci z Was, którzy regularnie oglądają ten kanał, wiedzą, że wiele razy chwaliłem Of Monstrous Mien. Ten dodatek wielokrotnie przysłużył mi się podczas tworzenia przeciwników do moich kampanii. Uwielbiam sposób, w jaki cień władcy demonów oferuje nam templatki potworów, zwierząt czy demonów, ale podczas czytania podręcznika podstawowego bardzo brakowało mi możliwości urozmaicenia tych schematów, gdy znajdzie mnie taka ochota. Prezentowany dziś dodatek umożliwił mi to w sposób zgrabny, szybki, prosty i przyjemny. I nie będę Was teraz ściemniał, że za każdym razem losowałem sobie formę czy właściwości potwora. Oczywiście, że nie. Powiem więcej, zdarzało mi się po prostu wybierać sobie konkretne pozycje częściej niż rzucać i sprawdzać je potem z tabelką. To nie zmienia faktu, że stworzyłem dzięki temu kilka potworów, które świetnie sprawdziły się w starciach z moimi graczami i pozwoliły na urozmaicenie i rozszerzenie tego, co oferował mi podręcznik główny. Of Monsters Mien wprowadził faktor dodatkowego zaskoczenia mechanicznego dla drużyny i dał mi dodatkową frajdę z okazji pobawienia się zasadami demona. Myślę, że sam fakt frajdy z modyfikacji mechanicznych był dla mnie bardzo istotny i jako mistrzowi gry dał mi sporo radości. Ale pewnie chcielibyście dowiedzieć się też o jakichś minusach tego suplementu. No to powiem Wam, że przede wszystkim jeśli zdacie się na pełną losowość, to mogą Wam wyjść wyniki z tak zwanej dupy. Macko ptako krokodyl plujący jadem może nie być koniecznie tym, na co macie ochotę, lub może po prostu wydać się wam zbyt mało wiarygodny. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że hybrydy i potworności bardzo mocno zahaczają o stylistykę Weird Fantasy, co też nie każdemu może pasować do koncepcji przygody albo kampanii. No i ostatnim minusem i czymś co zawiodło mnie osobiście jest fakt, że ten suplement rozbudowuje jedynie templatkę Monster, gdy templatka Animal z podręcznika głównego pozostaje nietknięta. Szkoda, bo myślę, że dało się te dwa schematy zgrabnie połączyć i dorzucić jeszcze ze dwie strony A4, dzięki którym mielibyśmy jeszcze więcej frajdy. No, ale jeśli tym wideo zachęciłem Was do rzucenia okiem na ten produkt, to na Drive RPG na dzień dzisiejszy, czyli czerwiec 2022, kupicie go za dolara i 40 centów. Ale dobra, to by chyba było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o wideo i jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, a jeśli nie przypadło Wam do gustu, to dajcie łapkę w dół. Pamiętajcie, że Mała Wieś jest również na Facebooku i Instagramie, linki będą w opisie wideo. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.